z poczuciem braku bezpieczeństwa. Często takie osoby uzależnione od alkoholu czują, że są przez rodzinę odseparowane. I w momencie dostają rozwiązanie. Tylko nie do końca są świadomi tego rozwiązania, bo to nie do końca są nasze świadome wybory. I zaczynamy te braki uzupełniać. Tak rozwinę trochę szerzej, bo ten temat alkoholu jest dość często pojawiający, przejawiający się w naszym życiu. I te osoby po prostu zaczynają uzupełniać ten brak. Uzupełniać to poczucie bezpieczeństwa. Otwierać sobie możliwości, ale generalnie jest to wszystko iluzja. To, co powoduje alkohol, a szczególnie energia, która zawarta jest w alkoholu, no to alkohol składa się z dwóch żywiołów. Z żywiołu wody i z żywiołu ognia. Żywioł wody, no to jak myślę, że większość wie, energia żeńska, tak? Żywioł ognia, energia męska. I teraz jeżeli taka osoba jest totalnie w tym świecie zagubiona, cały czas oczekuje na wsparcie, ma problemy z podjęciem decyzji, sięgając po alkohol, otrzymuje wsparcie. Otrzymuje wsparcie przede wszystkim w jego podświadomości, otrzymuje wsparcie przede wszystkim matki i ojca. On uzupełnia w sobie ten brak. Dlatego jeden czuje się silniejszy, tak? I nagle wydaje mu się, że może wszystko. Drugi nagle czuje gdzieś tam wewnętrzne ukojenie, rozkleja się, mówi o tym, co go boli, a normalnie nie jest w stanie powiedzieć. I tego typu historie zaczynają się manifestować. W momencie, kiedy doświadczamy czyjegoś uzależnienia, a szczególnie uzależnienia od alkoholu, co najczęściej robimy z takimi osobami? Te osoby, czego najczęściej rodzinie przysparzają? Wstydu. Wstydu, poczucia braku, niejednokrotnie bólu, tak? I to, co my wysyłamy w tą drugą stronę, no to najczęściej jest energia pozytywna czy negatywna? Negatywna. Negatywna, bo w tamtą stronę walimy mega ilości złości. A czego tak naprawdę ta osoba potrzebuje? Miłości. Miłości. Akceptacji. A czego najbardziej się boi? Odrzucenia. Pokochania innych. I tu następuje po prostu schizofrenia. Takie niekończąca się opowieść. Koło, które wiecznie nie może się otworzyć na zmianę. A nie myślisz, że może czasami jest to też troszeczkę inaczej, bo być może te osoby, które popadają w alkoholizm, jakieś różne rodzaje nałogi i tak dalej, może potrzebują doświadczyć. I nieświadomość grupy, która ją otacza, czyli rodziny, na przykład bliskich, że akurat doświadcza tego, powoduje wykluczenie, izolację. No, bo dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest, że poprzez jego osobę manifestuje się generalnie potrzeba zmiany w nim samym, ale też zmiany na poziomie jego otoczenia, bo on jest tylko listonoszem, który przyniósł wiadomość, tak? I czy wszyscy lubimy listy z urzędu? No bardzo często drżymy przed tym, tak? I taka osoba jak wchodzi do domu, no to też jego otoczenie drży, tak? I w związku z tym, że on ileś czasu wywołuje to drżenie, czy będziemy mu wdzięczni za to drżenie? Ktoś nam powiedział, że żeby cokolwiek zmienić w swojej rodzinie, żeby cokolwiek z tym drżeniem zrobić, to co należałoby zrobić? No przede wszystkim temu człowiekowi podziękować za to, kim jest i co wnosi do naszego życia. Za to, że nas inspiruje, trochę inaczej, ale nas inspiruje. Wzbudza w nas potrzebę zmiany.
Tylko teraz pytanie, na ile to jest jego potrzeba, a na ile coś się przez niego manifestuje, bo to często są tematy zapisane w rodzie dalej. Rodowe, które dużo wcześniej się wydarzyły. A on po prostu wziął na siebie tą rolę. I jeżeli po latach dochodzimy do wniosku, że kurde, no faktycznie ten lęk tak mnie zblokował, że na przykład kobiety, że bałam się tylko jednego, abym nie miała męża alkoholika, tak? I na pewno i w konsekwencji co ma? A męża alkoholika. Męża alkoholika. A na pytanie, czy kiedykolwiek podziękowałaś swojemu ojcu za te wszystkie doświadczenia, które położyły cię na łopatki? Nie. No nie. Nie są pretensje. Są tylko pretensje, pretensje, pretensje. Ale w momencie, kiedy mamy pretensje do ojca, tak, który grał tą rolę, w konsekwencji, jeżeli my jesteśmy dziećmi tego ojca, to jaki czynnik od strony biologii spowodował, że my jesteśmy? Ano musiały się połączyć dwie komórki. Czyli siłą rzeczy, w momencie, kiedy mamy pretensje do ojca, tak naprawdę mamy pretensje do siebie. A mając pretensje do siebie, możemy zrobić krok do przodu? Ta pretensja będzie cały czas zaślepiała nam rzeczywistość. Cały czas będziemy tylko widzieli ścianę i te lęki z tą ścianą związane. Także, żeby pójść krok do przodu, no trzeba to zmienić. Trzeba zmienić to nastawienie, które w danym momencie jest do tej sytuacji. I jeżeli zmienimy to, co tutaj kolega powiedział, tak, że w końcu pójdziemy do tego wuja, na którym wszyscy psy wieszają, no bo nie wiemy, dlaczego ten wujo jest taki, jaki jest. Ale jeżeli w końcu ktoś go właśnie klepnie, zaakceptuje, powie, słuchaj, wow, przepraszam, wszystko zaczyna się zmieniać. Wszystko zaczyna się transformować. I tak jest dokładnie z każdym aspektem naszego życia. Że za tym, co się manifestuje w naszym życiu, co się manifestuje chociażby przez nasze choroby, przez nasze lęki, przez nasze... No lęki to też ograniczenia, tak? Coś z reguły za tym stoi. I żeby to zmienić, dobrze jest sobie uświadomić, poszukać odpowiedzi. I dlatego, jak dochodzimy do ściany, zaczynamy szukać. Szukamy odpowiedzi. Dlaczego to? Dlaczego to? Dlaczego to? I w momencie, kiedy mamy w sobie tyle determinacji, aby znaleźć tą odpowiedź, Wszechświat zrobi wszystko, żebyśmy tą odpowiedź znaleźli. A jak już znamy odpowiedź, jeżeli coś dla nas jest takie zrozumiałe, oczywiste, czy mamy wtedy dalej potrzebę doświadczania tego? No to jest sprawianie przez zrozumienie tak naprawdę. No tak, no to, to wszystko się sprowadza. To się wszystko sprowadza do to jest totalna biologia, także to jest uzdrowienie przez uświadomienie. Czyli de facto każdy, i tutaj też kolega wspomniał o tym pierwiastku boskim. No, myślę, że większość z nas doświadczyła tego elementu naszego życia, jakim jest nowonarodzone dziecko. I mniej więcej tak gdzieś drugi miesiąc życia, bo najczęściej wtedy matki dopuszczają osoby z zewnątrz do dziecka. Te osoby najpierw wydzwaniają, dopytują się, a co, a jak, a dlaczego. Później zaczynają się wpraszać, przyjeżdżają. Ci z natury zadowoleni są z natury zadowoleni. Ci, którzy są źli, przyjadą, nagle oblicze im się zmienia, uśmiech się pojawia. Ci zmęczeni nagle ożywają. Tak, do tego przywożą temu dzieciaczkowi kurę prezentów.